Mknąc autostradą A4 z Wrocławia do Krakowa, tysiące kierowców mija Grodków. Ilu z nich zdaje sobie sprawę, że miasteczko to, choć nie bryluje w mediach, dało światu dwóch wybitnych kompozytorów, z których jeden miał wielki wpływ na polskiego pianistę wszechczasów, któremu hołd oddaje teraz cały świat? Grodków to jeden z tysięcy przykładów tego, o czym opowiadamy Wam co tydzień, że dobra historia czai się na każdym kroku. Posłuchajcie więc opowieści o wielkich twórcach z małego miasteczka. To właśnie w małych polskich miasteczkach, gdzie zatrzymał się czas, czai się niezwykła przygoda. Nie inaczej jest w Grodkowie, o którym wielu z Was słyszy dziś po raz pierwszy. I nic dziwnego, bo ta 9000 miejscowość nie pojawia się w brukowcach, nie słynie z politycznych afer, a tamtejszy dworzec kolejowy raczej odstręcza od tego, by wysiadać z pociągu właśnie w tym mieście. Nie dajcie się jednak zwieść pozorom, bowiem Grodków to miejsce niezwykłe i pełne uroku. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na fakt, iż wieś Grodków powstała na tak zwanym prawie magdeburskim. Co to oznacza w praktyce? Najlepiej obrazuje to plan miejscowości. Jak trafnie ujmuje rzecz Wikipedia, zwykle przy lokacji wytyczano czworoboczny rynek w środku, z miejscem dla ratusza, a od niego w miarę regularną sieć ulic, przecinających się pod kątem prostym, ciągnących się do miejskich wałów i rowów, zastąpionych później przez mury i obwarowania. Ten układ architektoniczny wraz z towarzyszącymi mu fortyfikacjami w postaci murów i bram miejskich podziwiać możemy do dziś. Grodków prawa miejskie uzyskał już w 1268 roku. Ze zmiennym szczęściem miejscowość przetrwała do lutego 1945 roku, kiedy to zniszczono w czasie działań wojennych 60% zabudowy. Mimo to jednak miasto do dziś pochwalić się może wieloma zabytkami, spośród których wyróżniają się ratusz z przełomu XV i XVI wieku, gotycki kościół Farny, ruiny kościoła ewangelickiego, wiatrak holenderski, mury miejskie, wieże bramne i kilka wiekowych domów. To jednak, czym Grodków pochwalić się może najbardziej, to fakt, iż wydał na świat dwóch słynnych kompozytorów. Pierwszy z nich to Sylwius Leopold Weiss, urodzony 12 października 1687 roku. Choć nazwisko to nie należy dziś do rozpoznawalnych w Polsce, Sylwius Leopold Weiss był znanym śląskim kompozytorem i lutnistą. Już w wieku 7 lat wystąpił przed samym Leopoldem I Habsburgiem. Jako dorosły twórca rozchwytywany był w całej Europie.
W 1739 roku Weiss spotkał się w Lipsku z samym Janem Sebastianem Bachem i odbył z nim muzyczny pojedynek tak wyrównany, że nie wyłoniono zwycięzcy. Drugą wielką postacią sceny muzycznej, urodzoną w Grodkowie, był Józef Elsner, polski kompozytor niemieckiego pochodzenia. Najczęściej mówi się dziś o nim jako nauczyciel Fryderyka Chopina, niesprawiedliwie lekceważąc jego osobistą twórczość. Elsner był członkiem wielu polskich i europejskich towarzystw muzycznych. Utrzymywał rozległe kontakty w kręgach artystycznych, naukowych i wydawniczych Niemiec, Austrii i Francji. Jego dorobek kompozytorski jest niezwykle bogaty, porównywalny pod względem liczebności dzieł ze spuścizną po klasykach wiedeńskich. Obejmuje m.in. msze, oratoria, pasje, opery, kantaty, pieśni solowe i churalne, symfonie czy koncerty instrumentalne. Dla katedry wrocławskiej Elsner skomponował w latach 1832-1837 19 utworów religijnych. Mimo to Elsner pozostaje dziś twórcą szerzej w Polsce nieznanym. Jego twórczość w końcu jednak odnalazła grono oddanych słuchaczy dzięki festiwalowi organizowanemu w znajdującym się pod Grodkowem Pałacu Sulisław. Ten niezwykły obiekt, związany z historią słynnego śląskiego kopciuszka, szczegółowo prezentowaliśmy Wam rok temu. Druga edycja festiwalu Chopin Elsner odbędzie się już niedługo, bo 5 listopada. Dyrektorem artystycznym jest Jacek Woleński, konferansjer, dziennikarz muzyczny, popularyzator muzyki, stały współpracownik Filharmonii Zabrzańskiej, Opolskiej i Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Jesteśmy daleko przecież od centrów wielkich miast i oto okazuje się, że do tej wioski niewielkiej, w której jest Pałac Sulisław, przyjeżdża około 300 osób i zapełnia salę na koncert elitarnej muzyki Elsner Chopin. Tak nieraz bywa, kiedy nazwisko jest zdominowane przez inne wielkie nazwisko. Ja to przynajmniej tak przypuszczam, bo na pewno Elsner głównie się kojarzy z Chopinem. Nie jako kompozytor, tylko jako nauczyciel Chopina. Ale ja myślę, że to, co my tu zaczynamy robić, czyli przywrócenie Elsnera do tej ziemi. On wprawdzie tu był cały czas obecny w Grodkowie, ale ten grodkowski festiwal z biegiem czasu wygasał. Natomiast tu się zaczyna nowa jakość, coś zupełnie nowego, w nowych warunkach, w nowej sytuacji, w nowych okolicznościach, w nowej okolicy, nowi ludzie. I być może to sprawi, że nazwisko Elsnera dzięki temu będzie kojarzone bardziej z jego muzyką niż tylko samym Chopinem. Łowcy przygód serdecznie zapraszają wszystkich pasjonatów historii i melomanów do Grodkowa i Sulisławia, a zwłaszcza na festiwal, który upamiętnia postać Józefa Elsnera, wielkiego grodkowianina.